Aygo Primo to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych nawigacji samochodowych dla ciężarówek. Najpopularniejsza nie znaczy najlepsza i zamierzam powiedzieć to, co mam do tej nawigacji. Natomiast nie będę porównywał jej z innymi, ponieważ nie znam innych nawigacji, więc będzie to tylko na zasadzie mojego ale właśnie do tej nawigacji, tego, co mam, co uważam, że powinno zostać zmienione. Jest to nawigacja, która moim zdaniem prowadzi dość dobrze, natomiast jest problem, że proste rzeczy daje się zrobić łatwo, wyznaczyć cel, natomiast rzeczy bardziej skomplikowane wymagają już nieomalże hakowania tej nawigacji. W ogóle to wygląda jakby w miarę rozwoju tej nawigacji doklejali jej poszczególne moduły, nie troszcząc się o wygodę użytkownika. I tak. O, proszę bardzo. Pling, fajnie. Zapisz lokalizację. Ok, fajnie. Tylko problem w tym, że nie mam możliwości edycji tych lokalizacji. Być może jest gdzieś tutaj możliwość edycji tych punktów, ale jest tak głęboko zakopana, że jakość tego międzymordzia, z angielska zwana interfejsem, jest po prostu do bani. No. Mam tutaj na przykład... O, droga bez nazwy, proszę bardzo, bo nie mogłem edytować, znaczy bałem się, to jest trasa Wrocław-Zgorzelec i bałem się, prawda, edytować w trakcie jazdy, więc cud, że nie spowodowałem wypadku po prostu klikając wszystkie opcje opcjonalnie, żeby zapisało parking. Ale, proszę bardzo, nie mogę zmienić już nazwy. Mam tylko szczegółowe informacje. Miejsca wokół wskaźnika, usuń zapisaną lokalizację. Sprawdźmy szczegółową. No i proszę, nie mogę zmienić już nazwy. Prawda? Więc to też jest złe. Niestety. Kolejna sprawa. Wyznacz cel podróży, adres. Tutaj coś wpisuję i to nagle znika, a pojawia się lista. Trochę za szybko znika i w tym momencie klikam na jakąś losową ulicę, która się pojawiła. No i jest bieda, bo później trzeba się znowu wycofywać i tak dalej. Teraz bym nawet niechcący ustawił sobie jakąś lokalizację jako cel podróży. Więc to też jest złe. A teraz górny lewy róg. Bardzo fajnie, że jest pokazane za ile kilometrów skręt, ale czasami pojawia się tam też wyliczony szacunkowy czas dotarcia do tego skrętu. No i przydałoby się, żeby on tam był na stałe. A co jeszcze lepiej, czasami, ale już dużo rzadziej, pojawia się tam, że będzie jeszcze następny skręt, czy rondo, czy coś takiego, taka mniejsza ikonka. I kurczę, to też przydałoby się, żeby tam było na stałe. Niestety nie ma. W jakich warunkach to się pojawia, nie mam pojęcia. Może w miastach, może w jakichś warunkach miejskich, no nie wiem. Na dole mamy miejscowość, w której teraz, przez którą teraz przejeżdżam. Ale jeśli jest choć kilka ulic w tej miejscowości, mam gdzieś tam skręcać, to ni chusteczki się ta już nazwa miejscowości nie pojawia. Jest tam ulica, przez jaką jadę. Kuźnica Strobińska. Przekroczyłeś. O, znikło. No i już nie wiem, przez co jadę. To znaczy wiem, bo wcześniej było Kuźnica Strobińska albo Osjaków, nie wiem. Ale już, o, pojawiło się. Ale też... jak murzyn na pasach, pojawia się i znika. Nie? A tak jak powiedziałem, w troszkę większych miejscowościach to już w ogóle nie wiadomo, w jakiej jesteś miejscowości. Jeśli przegapiłeś tabliczkę wjazdową, bo na przykład się zamyśliłeś albo co, no to z tej nawigacji się tego nie dowiesz. Kolejnym wielkim problemem Aygo są dość rzadko wydawane aktualizacje map. Teoretycznie powinny być od Q1 do Q4, czyli kwartalnie, a bywa, że Q2
wypuszczana jest w październiku albo i później, gdzieś pod koniec roku, także no to też jest wielki ból tej nawigacji. Często jest tak, że drogi, które są dopiero w budowie, na mapie są oznaczone już jako te, przez które mam jechać i usiłuję mnie nimi prowadzić. No niestety czasami człowiek się wpakuje w taką drogę, bo uwierzy, a później jest kłopot. No czasami te zaznaczone drogi, że już są, to nie są nawet w budowie, ale są dopiero w fazie projektowania. Tam jeszcze widać pola, na tych, tam gdzie powinny biec te drogi, a na ekranie one już są. No tutaj akurat nie ma tej sytuacji, ale wierzcie mi, bywają. Ograniczenia prędkości. No to również mogłoby być lepiej rozwiązane. No tutaj jadę w Polsce. Teoretycznie powinienem tu jechać 70, a nie ma tutaj żadnego alarmu, że przekroczyłem dozwoloną prędkość. Ale o ile w Polsce to jeszcze uchodzi, to za granicą już nie bardzo. W Niemczech na przykład na wszystkich landówkach, z tego co słyszałem, jest ograniczenie do 70. Ona tylko na niektórych landówkach pokazuje to ograniczenie. We Francji nie odróżnia dróg ekspresowych od autostrad, a jest to różnica między 80 a 90 km na godzinę dopuszczalnej prędkości dla ciężarówek. No i niestety bywa, że kończy się mandatem. No zobaczymy, kiedy mi przyjdą te, bo uwierzyłem nawigacji i okazało się, że to jej jedź, ile fabryka dała, albo ile szef na odcięciu pozwoli, to jednak nie to. No tu pokazuje, jedź ile, prawda, ile możesz. Natomiast wiadomo, że powinienem tutaj teoretycznie jechać 70. No, być może inne alarmy, dzięki temu, że by tutaj mi płakało, że przekroczyłem dozwoloną prędkość, przeszłyby niezauważone. Ale mimo wszystko, no tak jak we Francji przechodzą niezauważone alarmy o fotoradarach, bo cała Francja jest pokryta według tej nawigacji niebezpiecznymi punktami. I one ciągle pikają, więc alarmy o fotoradarach, które pikają tak samo, niestety, no można nie zauważyć. Zdarzyło się parę razy. Także to też jest tutaj moje ale do tej nawigacji. No proszę, Francja, elegancja i ciągły alarm o niebezpiecznych miejscach. Brzmi tak samo jak alarm o fotoradarze, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy który by dominował, gdyby były różne, ale problemem jest, że nie można go wyłączyć. Jak grzebałem w opcjach, szukałem, znalazłem tam gdzieś nie powiadamiaj o niebezpiecznych punktach, ale pikanie nie ustało. Więc no to jest kolejny błąd tego programu. Przynajmniej w wersji, którą mam. Być może trzeba było go zrestartować, nie wiem. Kolejnym błędem, i to chyba poważnym, tego programu jest, że po przekroczeniu granicy pokazuje ograniczenia dla samochodów osobowych, a nie dla ciężarówek, mimo że mam ustawiony profil ciężarowy. Po co mi wiedzieć, że mogę jechać na autostradzie 130, jak tak naprawdę nie mogę? Odcięcie mam na 90 i we Francji 90 mogę jechać na autostradzie. Także to jest też brzydkie i wprowadzające wręcz w błąd. Elegancja Francja, czyli kultura na drodze. Jedziemy sobie tu w konwoju, no nie wiem, 4-5 ciężarówek. 75 na godzinę, no czasami 80. A za nami, ja jestem ostatni w tym konwoju, i za mną, no tak z 10, chociaż bywa, że i więcej, osobówek. I patrzcie, mimo że jest praktycznie pusto, nikt nie wyprzedza. Wszyscy grzecznie jadą za nami tyle, ile potrzeba. Wyobrażacie sobie coś podobnego w Polsce? No nie. Zaraz byłoby trąbienie,
wyprzedzanie na granicy bezpieczeństwa albo i poza nim. To tyle, jeśli chodzi o kulturę na drodze. O, znak prędkości minimalnej. Ponadto obsługa, że tak powiem, ruchu bieżącego pozostawia wiele do życzenia. Fakt, nie włączam tego zbyt często, bo w Polsce przekonałem się, że to słabo działa. Na przykład w miejscu, gdzie wiem, że roboty drogowe nie utrudniają przejazdu, droga nie jest zamknięta, nawigacja pokazała mi, że jest zamknięta, wyznaczyła objazd jakimiś dzikimi uliczkami, przez które zapewne bym się nie przecisnął. Natomiast wiedziałem, że tam akurat przejechać można, droga zwężona, ale działa. Natomiast w Niemczech bardzo ładnie mnie poprowadziła objazdem, gdy został zamknięty jakiś tam odcinek autostrady. Więc tutaj bywa, że poprowadzi dobrze, być może na zachodzie prowadzi lepiej, a w Polsce słabo. Także to też jest wadą i nie należy tutaj ufać tej nawigacji. W ogóle, gdy się przejedzie, minie jakiś zjazd, no to potrafi radośnie kazać zjeżdżać w jakieś drogi polne, takie utwardzone, ledwo wozem drabiniastym, gdzie ni chusteczki, ciężarówka się nie zmieści, bo droga jest, jeśli nie węższa, to równej szerokości albo niewiele szerszej. Także to też jest ta wada tej nawigacji AIGO Primo. No, a to jest bardzo interesujące, bo każe mi zjechać z autostrady, okrążyć jakieś rondko i ponownie na nią wjechać. Już tak miałem we Włoszech, że kazało właśnie tak zrobić. Z ciekawości objechałem to rondko i okazało się, że nic ciekawego tam nie ma. Tak jak powiedziałem, w większości przypadków prowadzi dobrze. Nie wiem, czy inne nawigacje prowadzą lepiej czy gorzej. Niektórzy twierdzą, że są nawigacje, które prowadzą lepiej. Kolega na przykład jakiś czas temu miał nawigację TomTom, był nią zachwycony, twierdził, że AIGO to złom, teraz twierdzi, że TomTom to złom. Także różnie to bywa. No. Na pewno złe jest to, że, o czym już mówiłem, tak rzadko są aktualizacje. Podobno Sygic Navigation Track ma częstsze nawigacje, regularnie co kwartał. Zamierzam sobie kupić i ocenić, jak to działa. Na pewno wtedy powiem po testach, czy lepiej mi się jeździ na Sygic, czy na AIGO Primo. Być może mam przestarzałą wersję programu i być może są jakieś nowsze wersje, w których rzeczy, o których mówiłem, się nie przytrafiają. No, zobaczymy. Nie sądzę, żeby przebudowali całe międzymordzie, bo wymaga to naprawdę dużo pracy i efektem jest, że pierwsza wersja po tym przeważnie zawiera mnóstwo błędów, więc mogą się tego bać i woleć zostawić to tak, jak jest. Fajnie by było móc zmienić nazwę zapisanego punktu z poziomu programu, a w sposób inny niż tylko wykasować go i wprowadzić od nowa, bo teraz nie chce mi się szukać tego parkingu, czy to będzie dobry parking, czy zły, mogę źle wprowadzić. Naprawdę jest dużo kłopotów z tym wprowadzeniem ponownie tego parkingu, który już pokazywałem, i paru innych punktów, których nazwę chciałbym zmienić. Nie wiem, czy chce mi się zatrzymywać na tym parkingu tylko po to, żeby zmienić jego nazwę, żeby go wykasować i wprowadzić od nowa. Tak samo jest ze źle wprowadzonym profilem samochodu, który tam kiedyś wprowadziłem źle i teraz wisi. I teraz przy zmianie profilu, no to może się zdarzyć, że wybiorę właśnie ten zły, bo niestety wykasować się go nie da. To znaczy da się, on jest zapisany w jakimś tam tekstowym pliku konfiguracyjnym, który da się podglądnąć, no ale nie każdy potrafi zajrzeć i znaleźć ten plik
i go wyedytować. Problem może być też z zapisem, że zapiszę źle na przykład znaki końca linii, program do edycji, no i będzie kłopot. Ustawienia, preferencje trasy i dopiero tutaj mogę wziąć ciągnik siodłowy i zmienić ten ciągnik siodłowy, prawda? Na jakiś inny, ale nie mogę, tutaj musiałem dopisać literkę nie, ale o, nie mogę edytować z jakiejś przyczyny. O, tu jest edycja i dopiero się tu pojawia, ale o, nazwa i to, co mówiłem. Klink, 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 klink. Nie mogę przesunąć tutaj do przodu kursora, żeby edytować nazwy, tylko muszę, mogę coś dopisać. Tu jest bardzo krótka możliwość nadania nazwy, niestety, dlatego napisałem nie, żeby wiedzieć, że to, żeby nie używać tego profilu. Aigo w czarodziejski sposób, bo nie wierzę, żeby to sztuczna inteligencja robiła, rozpoznaje, na których miejscowościach mi zależy, na nazwach których miejscowości mi zależy. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że nie pokazuje miejscowości, przez które przebiega moja trasa. Pokazuje jakieś wiochy, tak jak tutaj na przykład, jakaś taka wioska, prawda? Natomiast nie pokazuje nazw tych, przez które przebiega trasa. O, akurat właśnie znikły. Proszę bardzo, tutaj stado wiosek. Bardzo często jest tak, że tutaj też jest stado wiosek, czy tam małych miasteczek, ale nazwy miejscowości, przez które przebiega moja trasa, znikają w czarodziejski sposób. Taka złośliwość rzeczy programowalnych. I dlatego ciężko jest czasami zaplanować trasę albo sprawdzić, czy dobrze przebiega zgodnie z planem, no bo znikają nazwy tych miejscowości, które chciałbym sprawdzić, czy przebiega przez nie trasa wyznaczona przez właśnie Aigo Primo. To nie jest... O, i znikła. Widzicie, nawet te nazwy poznikały tutaj. Właśnie one czasami się pojawiają na chwilkę, a później znikają. No proszę, połowy nazw nie ma. A tutaj są jakieś wiochy, ale tej miejscowości nie ma. Co ciekawsze, o, pojawiła się, no dobra, o i znikła nazwa, nie? No proszę, jakieś wiochy tutaj są, wiocha, 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 może miasteczko, no to już chyba wiocha, ale tego nie ma. No, czekamy, czekamy, znów wiochy są. Ale nie, to nie jest to miasto. To jest jakaś wiocha tutaj. Bo to miasto nazywa się... Och, jak to się czyta? Dreux. Pewnie tego X się nie czyta. O, jest! Było przez chwilę. Tu. Mam nadzieję, że widzieliście. No, tu już są ulice, no ale... O, jest! Pojawiło się. I znikło. Hmm? O to właśnie mi chodzi. Właśnie wyjechałem ze strefy kontroli prędkości, no ale według GPS-a, według Aigo, niestety nie wyjechałem. I przyznam się, że nie wiem, co trzeba zrobić, żeby ta kontrola, ten komunikat zniknął. Być może wjechać na inaczej oznaczoną drogę. Wiem, że jeszcze kilkadziesiąt kilometrów, tak ze 20 kilometrów później, nadal mam przeważnie ten komunikat, że jesteś w strefie kontroli prędkości i alarmowe pikanie, pik, pik, że przekroczyłem dozwoloną prędkość. Wiem, że czasami nawet fotoradar stacjonarny nie kasuje tego ostrzeżenia, że jesteś w strefie kontroli prędkości. Po prostu wyskakuje ostrzeżenie fotoradar,
po czym wraca do... jesteś w strefie kontroli prędkości. I tu mamy kolejną niedogodność interfejsu. Międzymordzia, znaczy się. A zaraz zobaczymy. O! Zobaczcie. Drogowskazy zakryły ostrzeżenie o fotoradarze. Tak samo jest, jak mamy ostrzeżenie o fotoradarze stacjonarnym, czy o miejscu, gdzie lubią się misiaki zaczajać z suszareczką. Tak, tutaj właśnie drogowskazy zasłaniają to ostrzeżenie. I nie wiadomo, czy bać się, bo to wbudowany fotoradar, czy tylko miejsce, w którym lubią stawać. Wada interfejsu. Jeśli chodzi o interfejs, to polski program Road Kings ma genialny ten interfejs. Po lewej stronie jest belka. Jezu. Na której... Ach. Najlepszy ogranicznik prędkości, wyboje. Po lewej stronie jest belka, na której pokazane są wszystkie, nie wiem, znaki drogowe, ostrzeżenia, cokolwiek, stacje benzynowe, parkingi i tak dalej, wraz z odległościami. To jest bardzo dobra rzecz. Szkoda, że tutaj tego nie ma. Po lewej stronie wprawdzie jest trasa, no w linii prostej, kilometraż, prawda, odległość do celu i punkty, jakie sobie wprowadziłem, ale powinna być tutaj odległość do tych punktów. Takie malutkie znaczniki odległości. Nie ma niestety. Bardzo źle. Może w nowych wersjach gdzieś jest, ale w tej wersji nie ma. No szkoda. O, zatrzymałem się. I być może przy zredukowaniu prędkości poniżej jakiegoś progu to znika. Ale no niestety to trzeba będzie jeszcze zbadać. Tu w lewym dolnym rogu mamy odległości. Czas do celu, odległość, ile godzin. Godzina, o której prawdopodobnie bym przyjechał. Natomiast po wyznaczeniu jakiejś dłuższej trasy, tu często jest ta godzina i tak dalej, są te dane, ale niestety tak jest, że co sekundę miga, zmienia się na w tych wszystkich polach ND, jakby nie dotyczy, i znowu te dane ND, i znowu te dane. Po jakimś czasie to się chyba stabilizuje na tych danych, ale dziwne to jest i niezwykłe. Okej. Pewnie zaraz będę ruszał.